Witam was serdecznie z tej strony Duala, a my sobie lecimy. Little Nightmares. Co tam Six wymyśli tym razem? Czy uda nam się przejść dalej? Coś musimy tu gdzieś rzucić. Nie da się. Czy? Tu? A ten? Jest tu jakiś przycisk? A, okej. Już widzę. Nie? Dociągnąć. Okej, ma to sens. Tup. A ty musisz iść za mną? Pomysł był bardzo dobry. Tam na górę musisz. FBI na bomb site. Ta kreatura nie odpuści. On to chyba usłyszał. Będziemy cicho, to może nas...
Nie ma czasu na pierdoły. Wbijamy na 100 z książek. Ale przeżyła. Nie, no dobra, poczekajmy. A mogę to zapalić? A, mogę! No widzisz, spodziewałem się. Siup i połup. Ciekawe, jak on bierze te książki z górnej półki. Po co pytałem w ogóle? Kurde. Liczyłem, że to się uda. Nie ma czasu. Za szybko. W sumie można i tak. Złapami. Nie. No i co jeszcze? Idź sobie. Zabierz tę rękę. Thank you.
Mamy jedną szansę. Żeby dla pewności było widać, gdzie jest Six. Mogę coś tu przerzucić? Nie. Ale chciałem sprawdzić. To było umyślne. O to chodziło. Jest to niesprawiedliwe. Ale powinienem zacząć od tych otwartych drzwi. To akurat głupie. Skocz. Klaustrofobiczne te wentylacje mają. To nie CS, który aż P nie pomoże. Trzeba na spokojnie.
Hatcher wie gdzie szukać. Jakie to uparte? Wredne? Znowu mnie goni. Dobra, wiem o co chodzi. Dobra, to trzeba wyrwać, ale to będzie trudne. No, no to jak? Dobra, wejdziemy sobie może faktycznie tu na górę. Poczekamy aż zacznie macać. To nie? No to co jeszcze? Jak dla mnie to dwa razy tam trzeba było coś wyrwać. Okej, dobra. Ale podchodziłem chyba do tego. Creepy. Nie ma rączek ani oczku. Nóżki też ma krótkie w sumie. Ta gra to takie Ori wśród horrorków. Dobra, moi mili, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę. Tutaj skończymy. Jesteśmy już mniej więcej jak w 1/3 gry. Zrobimy w 10 odcinkach na spokojnie. Także do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.